Dobry wieczór, Weronika Zając, TV Reklama. Znajdujemy się na pierwszej gali Alkomaster, a wraz ze mną jedna z uczestniczek, czyli Ewelona. Hej. Hejka. Powiedz mi, jak wrażenie, jak się czujesz, bo niedługo wchodzisz, jak się okazuje. Wchodzę praktycznie na samym końcu, więc jeszcze trochę czasu. Czuję się dobrze. Wczoraj byłam trochę bardziej pewna siebie, przez to, że dzisiaj jestem na lekkim kacu, ale dam radę. No właśnie, jak wczoraj spędziłaś wieczór? Oczywiście po konferencji. Wczorajszy wieczór skończył się dzisiaj o 11. Czy tak jest zawsze w okolicy weekendu, czy wyjątkowo? Nie, to akurat wyjątkowo, ja na co dzień jestem spokojna, jestem typem domatorki. Co pewnie w większości jest ciężko uważać, ale tak jest. No a wczoraj akurat była okazja, to się poimprezowało. Słyszałam, że masz doktorat z melanżu. No zobaczymy, sprawdzimy to dzisiaj. Jak oceniasz swoje szanse w skali od 1 do 10? Jeżeli chodzi o picie alkoholu, no to uważam, że przepiłabym tutaj nie jednego faceta. Ale wiadomo, gala nie opiera się tylko na piciu alkoholu, ale również na zadaniach. Zobaczymy, jak trafimy jakieś fajne zadania, no to myślę, że będzie dobrze, no a jeżeli będą jakieś takie gorsze, no to zobaczymy. A czy w jakikolwiek sposób obawiasz się swojej rywalki? Ja nigdy jakby nie bagatelizuję swojego rywala, do Maluby mam szacunek. Kurczę, no niech wygra lepsza, po prostu. Po prostu, no zobaczymy. Znaczy, trochę więcej szczęścia i tyle. A jeszcze mi powiedz, jak wyglądał cykl przygotowawczy do tej gali? Ja totalnie się nie przygotowywałam, chociaż dzień przed galą, nie, dzień przed konferencją, czyli przedwczoraj, uczyłam się składów drinków i okazało się, że w ogóle nie będzie pytań żadnych, a mogłabym zostać teraz barmanką. Czyli można powiedzieć, że kurs barmański masz już za sobą. A co w takim razie z piciem na czas? Co uważasz o takiej konkurencji? Nie przeszkadza mi. Uważam, że akurat to jest moja mocna strona. Także to jest akurat... A powiedz mi jeszcze, już tak zbaczając od tematu Alkomaster, w jakich innych projektach będziemy mogli zobaczyć Cię niedługo? Czy możesz nam coś zdradzić, cokolwiek? Robi się piosenka kolejna, która... Mam nadzieję, będzie hitem. Ja po prostu jak słucham refrenu, to mam ciary, a ciężko mi zadowolić się z czegokolwiek. Jestem wobec siebie dość wymagającą osobą, ale no ta piosenka po prostu tak mi wyszła, nie mogę się doczekać, kiedy ją wydam. Chociaż mam małe komplikacje w ogóle, tą piosenkę nagrałam już... O, momencie, przepraszam na chwilkę. Wojtek, bo ja teraz wywiadu udzielam. No. Przerwa na reklamę. Wracamy. Co ja mówię? O swojej piosence. Ją nagrałam ze 2 lata temu, ale przez jakby tą firmę, w której nagrywałam, to się ciągnęło i w ogóle nie zostało wydania, dlatego przyszłam gdzie indziej i będę ją wydawać. A powiedz mi coś więcej o procesie twórczym. Jak to wygląda? Czy ty sama piszesz tekst? Czy dobierasz właśnie bity? Jak to wygląda? Co? Nagrałam tak na piosenkę Latino, która też chciałabym ją wydać jeszcze w tym roku, ale czy wydam to nie mam pojęcia, bo mówię, mam małe komplikacje. Ale jeżeli nie w tym, to na pewno jakoś na początku kolejnego. Jechałam nagrywać tą piosenkę i zgubiłam kartkę z drugą zwrotką. I napisałam drugą zwrotkę 5 minut w aucie. I mi, że... Linię melodyczną, tekst sama pisałam. Jeżeli chodzi o tą piosenkę, która tak mi się mega podoba, jak mam ciary, jak jej słucham, to pomagał mi znajomy w tekście i w linii melodycznej. Tak, pomagał mi, no. Okej, a skąd w ogóle zainteresowanie samą muzyką? Czy może wcześniej chodziłaś do szkoły muzycznej? Jak to wyglądało? Nie, ja zawsze chodziłam na chórek w szkole. Bo pani od muzyki zawsze kazała wszystkim śpiewać w klasie, no i wiesz, jakoś tam mnie wybierała zawsze. Ale nie, lubiłam i moja przygoda tak naprawdę ze śpiewem zaczęła się w liceum. U mnie w liceum było tak, że mieliśmy do wyboru drugi język, dodatkowo hiszpański, rosyjski albo niemiecki. Ja chodziłam na hiszpański, a babeczka od rosyjskiego mnie wyczaiła i kazała mi się nauczyć fonetycznie piosenki rosyjskiej, mnie wysłała na konkurs. No i doszłam do ogólnopolskiego. Tak, ale tam już przed widownią, przed telewizją mnie zjadła trema i strasznie głos mi drżał, także nie zająłem wtedy żadnego pamiętam miejsca już o tym ogólnopolskim. Ale no muzykę kochałam od zawsze mi towarzyszyła, ja
no po prostu jak nawet jestem zdenerwowana, tak niektórzy mają, że idą na siłownię i jakby zrzucają się, tak ja mam po prostu z muzyką. Także mam nadzieję, że niedługo jak będziemy na siłowniach, to będziemy słuchać muzyki Ewalony. Nawet jak będziecie jechać. Dokładnie, myślę, że będzie o wiele milej się prowadziło. Powiedz mi w takim razie, że skoro muzyka, to może później jakaś trasa skoncertować, że oczywiście repertuar będzie skończony. Ja marzę o tym, żeby mieć trasę koncertową, marzę o tym, żeby zacząć robić to, co naprawdę kocham i zarabiać na tym, tak? Także no, mam taką nadzieję, że tak będzie. Okej, także kochani, trzymamy kciuki za karierę muzyczną Ewalony oraz za jej udział w Alkomaster. Dziękuję bardzo. Dziękuję.